Cześć, witam was wszystkich mega gorąco, jestem Kirox i witam was na kolejnym odcinku Minecraft Party Games. Słuchajcie, jesteśmy sobie tutaj na pierwszej arence, na której będziemy łowić świnie, kurde, w sumie, więc mam nadzieję, że zostawiłeś już łapeczkę w górę i subskrybujesz ten kanał razem z dzwoneczkiem. Słuchajcie, tutaj zajmiemy się świnkami, żeby tutaj czasu nie marnować za dużo. Proszę ja ciebie, bardzo, bardzo serdecznie. Ja wiem, że kurde, aktywność mam bardzo słabą ostatnio. Ja dużo przerw mam, kurde, od tego YouTube'a. Po prostu no nie mam jakiejś tam, powiedzmy szczerze, motywacji, bo jednak te wyświetlania nie są jakieś tam bardzo duże, jakie bym chciał, żeby były, może tak. Nie chodzi mi o setki tysięcy, czy nawet dziesiątki tysięcy wyświetleń. Bardziej chodzi mi po prostu o wyświetlenia rzędu, nie wiem, tysiąca, dwóch tysięcy. To by było bardzo miłe na pewno. Mamy tutaj świnki do zbierania. Chłop ma 11 świnek. Ma jakiś, nie wiem, magiczny sposób na zbieranie świń, kurde, do pojemnika świniowego. No, ja nie mam takiego sposobu, ale mam nadzieję, że wy macie jakiś sposób, możecie w komentarzach się nim pochwalić. No i mówiąc jeszcze raz, używam muzyki z biblioteki YouTube'a, nie chcę mi się jakoś tych starych piosenek, które były, używać, więc nie obraźcie się, jeśli nie znajdziecie swojej ulubionej piosenki, jaką tutaj już gdzieś tam zawsze na odcinkach miałem. Ale myślę, że kurde, te piosenki z tego to są jakieś takie, nie wiem, spoko, powiedzmy, nie? Będzie trzeba, to szybko mogę klik, kurde, tutaj, o. Nastrój dajmy sobie, proszę bardzo. A dajmy taki promienny, o. No, to teraz piosenki, słuchajcie, dobra. Musimy uciekać przed pająkiem i to jest labirynt, rzecz biorąc. Ja tutaj przypomnę zasadę, że postaram się być jak najbardziej, nie wiem, prawdziwy na tych filmach, czyli jak siedzę sobie na live i, nie wiem, palę vape'a, to tak samo tutaj będę to robił i nie będzie mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Wiem, że te piosenki, które teraz włączyłem, są niefajne wcale. Ale tu typ jakiś przebiegł. O kurde, pająk, nie mój, na szczęście. Więc co ja mówiłem? A... że po prostu będę sobie, jak vape'a będę chciał zapalić, to sobie zapalę, nie będziemy się jakoś tam ukrywać z tym wszystkim. Dobra, wiecie co? Ej, fajna muzyka, ty. Taka nie głupia wcale, nie? Zauważyłem, że pod poprzednim odcinkiem trochę jakość mi padła, bo się bawię Encodora, no Boże, tu chłop jakiś zaczyna, to ja do niego pobiegłem. Dobra, po nas już jest, chyba? Może nie? Dobra, lecimy szybko tutaj. Nie wiem, kto... O Jezusie, uciekamy. Ja wiem, że możecie mnie widzieć, bo jednak ciemno jest. Co ja tam mówiłem? A, mówiłem o tym, że... Poczekajcie, kurde, tu chłop zaczął. No i koniec, dobra. No cóż, nie udaje nam się, w poprzednim odcinku trochę lepiej poszło. Bawię się z enkoderami tam jakimiś, więc na początku tam jakoś jakość mogła być trochę słabsza i tak dalej, tam skakały te piksele i inne tego typu rzeczy. O Jezu, ty, to na śnieżki, dobra. Może tu nam się uda, chłop się na mnie sfokusował w ogóle. Dobra, to my też na niego, skoro on na nas, to my też na niego, a co? Nie będziemy jacyś gorsi albo jacyś inni. Dobra, ziomek, spadłówę robisz, siema. Wow, ej, ziomki. Lecimy, minecraftowa, kurde, ferajna, wiesz jak jest. Nie ma to tamto, dobra, lecimy tutaj z tym typkiem jeszcze. Tutaj tak przewidujmy jego ruchy, będziemy strzelać gdzieś tam w bok. O Jezu, ale dostałem. Ojojojoj. Dobra, o, dobra, i co ty, łapką można? Co za chłop, ty. O kurde, dobra. Spadłowa, ziomek, dobra, niszczymy tego ziomka jednak. Trochę mnie zdenerwował. Dobra. Czekajcie, o, się emocjonowałem za bardzo, ale trzecie miejsce będzie, więc jest git. A jak tam u was, wróciliście dzisiaj już ze szkoły? Może sobie tutaj, jak tam w szkole, ocenki jakieś padły? No mam nadzieję, że tak, nie? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, super ship, to ostatnio graliśmy, ja tu przegrałem ostatnio. Rozumiem, że tu musimy sobie po prostu drogę przeciąć. W ogóle jest 4 osoby na arenie, więc tak... do dupy. I wiecie co? Ja może tak, ja widzę, że tu jakiś prosty trafiłem. Ja to mi szybko zajmie, ja po prostu zmienię sobie arenkę na jakąś inną. Od razu muzykę przyłączę, bo patrzę, że ona chyba się sama nie przyłącza, o dziwo. Pójdziemy jeszcze raz na arenkę. Jest trochę późna godzina, jest po 24. No, poczekamy na chwilę. Dobra, będzie odcineczek dłuższy, będzie się wam bardziej podobał. Dobrze, dobrze, będziemy grali, nie? No i o czym bym mógł z wami dzisiaj porozmawiać w sumie? Mógłbym z wami porozmawiać na pewno o tym, że co tutaj się ostatnio u mnie działo, jak mnie nie było na YouTubie. To zmieniłem ten kanał na Minecraft Kirox, jeżeli ktoś chce, może zasubskrybować. Co prawda, no sami widzicie, że tutaj nie nagrywam na tym kanale. Głównie z takiego powodu, że po prostu...
że po prostu, no tutaj mam jednak trochę te większe te zasięgi, mimo że wyświetlenia tu i tam są bardzo małe, to jakoś tutaj wolę streamować, bo, aha, dobra. No bo po prostu jakoś tak się czuję, że ten kanał to był mój od zawsze kanał, od momentu kiedy tam się jakoś bardziej wybiłem wcześniej, dawnych czasów, takich co mało ludzi pamięta. Chociaż w sumie subskrybenci tego kanału to powinni pamiętać, bo to dawno temu było. No aktywność mi padła, tak jak dla Huśka, a zaraz o nim porozmawiamy jeszcze. No i postanowiłem, dobra, trudno, jak się mam wybić, to na tym kanale będzie mi trochę łatwiej i na pewno większy sentyment do tego kanału mam, bo jednak już kilka lat dobrych tutaj tworzę na tym kanale jakoś. Więc czy muzykę, czy ciekawostki później, czy też po prostu Minecrafta całe życie, nie? Całe życie trwania tego kanału, nie? A o Huśku miałem pogadać, w ogóle te piosenki tak nie pasują mi, poczekajcie, dobra, utracimy najwyżej, ale zmienię szybko piosenkę, mam drugi monitor, to może się uda, dobra. O Huśku chciałem porozmawiać, bo generalnie na ostatnim live'ie, rozmawialiśmy sobie o Huśku trochę, że właśnie aktywność też mu padła, że i tak dalej, jemu fajnie wskoczyło, bo zaczął znowu na, znaczy miał teraz okazję się wybić po raz kolejny, bo po prostu... No na kwadratową masakrę, wiesz, udało mu się dostać, SKKF go tam zaprosił, czy sam się odezwał, nie wiem jak to wyszło, nie znam historii, aczkolwiek no na pewno mu to odratuje kanał, odratowało już w pewien sposób i gadaliśmy tak o nim i się okazało później, nie wiem, po godzinie czy po pół godzinie, że on wbił, a ja taki, co jest halo, ja mam 15 może osób na live'ie i on nagle wchodzi i wsie, siema, czy coś takiego, już nie pamiętam, oj, dobra, drudzy, jest git. I pisze siema, czy coś takiego. Mówię, o kurde, Huśek prawdziwy, wiesz, się zdziwiłem strasznie, bo kurde, tak mówię. Bardzo dziwne uczucie, tym bardziej, że mam jakąś listę oczekiwań, czy coś. O, to jest fajne. To na ostatnim miejscu raczej by był Huśek, bo, no nie wiem, bym się bardziej spodziewał, że jakiś inny youtuber wbije niż Huśek, więc jak Huśek to oglądasz, to jest bardzo mała szansa, żebyś to oglądał, to bardzo cię serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzięki, bo wspomógł mnie Huśek też przy okazji kolacją tutaj, sponsorował nam kolację z moją dziewczyną, wysłał donatecika, więc bardzo dziękuję za, naprawdę, za wsparcie, każdemu z was dziękuję, którzy siedzą, oglądają tam pilnie, niepilnie. I bardzo się cieszę, że po prostu, że wpadł, tak? Mówił, że wejdzie na serwer, że zobaczy jak to tam działa, ten serwer nasz dla donatorów, bo wystartowała nowa edycja, jakbyście nie wiedzieli. To tak już na live wystartowałem, dużo osób grało, po 10 osób gra nawet, to dla mnie to jest dużo, nie? I po prostu coś tam miałem jeszcze powiedzieć o tym... A, czekajcie, bo muszę myśli zebrać, mam taki chwilę do zamysłu. Po prostu wystartowaliśmy z serwerem, Huśek wbił, bardzo miło się okazało, pogadaliśmy troszeczkę o YouTubie, o tych całych algorytmach, wyświetleniach i tak dalej. Drugie miejsce, Kozak. I to po prostu, nie wiem, jeden wniosek, algorytmy YouTube'a, że tak powiem, są trochę i dlatego po prostu nie mamy wyświetleń oboje, chociaż się mu wracają przy stół kwadratową, więc no, ale rzecz biorąc, tak naprawdę to po prostu, co to jest? Aha, dobra, to jest taki tryb, tu będzie trochę głośno. Ale chodzi o to, żebyśmy pozabijali się tutaj, nie nawzajem, to takie świniami rzucamy, nie? Jakbyście nie wiedzieli. Fajny tryb. Przyjemny. To za głośno mam, wiecie co? Poczekajcie, sobie troszeczkę przyciszę, bo tak jednak za głośno dla mnie przynajmniej jest. No i kto ma najwięcej śmierci, ten znaczy zabić, to wygrywa. Zabójstwo, tak. O, Jezu, serduszko zostało! Ostatnie HP... Oj, zabrali mi go. Dobra, ja mam 2 kile. Oj! I tak sobie po prostu graliśmy na tym serwerze z moją dziewoją. Kto zna, ten zna. Fajnie było na pewno. Huśek wbił, umilił naprawdę czas. No i dziękuję, że wpadacie. Na pewno chciałbym, żeby było więcej, to nie będę ukrywał, bo zawsze... Nawet jakbym miał nagle po 100 widzów, to chciałbym, żeby było 200, nie? Będę miał 200, to bym chciał, żeby było po 500, nie? To zawsze tak działa, nie? Ale naprawdę, no, streamuję, jednak nagrywam, coś tam robię. Nie jestem, że tak powiem, byle dzieciakiem, nie? Nie chwaląc, że gdzieś tam siebie, nie? Ani zachwalając. W sensie to samo słowo, po prostu powiedziane w inny sposób, nie? W każdym razie, no po prostu... No się dziwię, że po prostu jakieś tam dzieciaczki, które nagrywają, mają więcej osób ich ogląda, jakieś
różne rzeczy, po prostu różne czynniki. Nie wiem na co. Czekajcie, tak mi się myśli po prostu jakoś powaliło. Trochę się dzieje na ekranie i ogólnie w mojej głowie, więc. Dobra, żelazo i patyk. Więc tutaj od razu patyk, żelazo weźmiemy. No i się dziwię, że po prostu oni mają tak dużo osób na live'ach, a ja jednak gdzieś tam, który tam tworzę razem z Lendo, razem tutaj z Małym jeszcze tworzyliśmy dużo rzeczy i my nie mieliśmy takich przyrostów, nie? To było na zasadzie, że okej, ktoś tam pomógł, no to fajnie, no to fajnie, nie? Co ja miałem tory zrobić? Chyba miałem tory zrobić, dobra. Okej, patyki i sieć. Dwie sieci, tak? Dobra, dwie sieci, patyki, musimy zrobić to. Sorry za dzisiejsze muzyki, po prostu byłem pewny, że jak włączę muzykę, pierwszą lepszą włączyłem, mówię, o fajna, no to będzie tak fajnie do końca. I się okazało, że te piosenki są tak gówniane, ciulowate, że może wiecie co zrobimy? Ja po prostu wyłączę te piosenki, będziemy na żywioł lecieć, po prostu będzie dźwięk z Minecrafta. Dobra, od razu żelazo idę nas zdobywać, żeby tutaj nie marnować czasu. No i właśnie tak bardzo mnie dziwi ta sytuacja, że po prostu z tym YouTube'em tak się dzieje. Nie, żebym cały czas narzekał i narzekał, no ale jednak to jest bolące, że wracasz, a ty nie masz takich ludzi, co miałeś kiedyś, nie? Nawet nie chodzi o to, żebym miał znowu po 400 osób, czy po 10 tysięcy, czy kurde, po ile tam się nie miało, no 10 tysięcy nie miałem, ale wiecie o co chodzi, nie? Tylko po prostu chodzi mi bardziej o to, żeby fajnie by było, gdyby jednak ci ludzie, troszeczkę ich było, no nawet tych 50 osób. Może kiedyś się uda, no. Kwestia tego, żebym po prostu był gdzieś tam w tym wszystkim wytrwały, nie? Trzymajcie kciuki, wbijajcie na live, jak wam się podoba moje streamy. No jednak wiem, że dużo osób wyrosło z tego, sam z tego trochę wyrosłem pewnego czasu, dlatego też nie robiłem tego. Ale powróciłem, myślę, że jest git. Dobra, trzecie miejsce, akurat typek się chyba walił akurat co my skończyliśmy, więc trzecie miejsce jest git. Buszek. A bez muzyki może nawet i będzie lepiej. Kurde, dałbym jakąś muzykę jednak. Dobra, spróbujemy. Może ja zły ten wybrałem, wiecie? Bo ja ambient wziąłem, a może to chodzi o... nie wiem... dziecięca? Nie wiem. Nie znam tych trybów, kurde, na bibliotece YouTube'a. Spróbujmy. O! No, i od razu lepiej. Dobra, to piszcie w komentarzach 12 minuta 30 sekunda lepsza muzyka. No, w sensie normalniejsza, może tak. To taka dupka była trochę. O, ale fajna, nie? Muzyczka. A się czuję, to święta, a za niedługo święta w ogóle, czekajcie, jest październik już. Właśnie, jak wasze oceny w szkole? U mnie to marnie po prostu. Ostatni rok w szkole, matura, takie marne oceny na początek, że po prostu żal się chwalić, naprawdę. Nie ma czego. Fajny cover. Patrzę, ja idziemy od dupy strony, każdy w swoją mańkę. No ja swoje, oni w swoje, nie? Chodź tam. Jeszcze jedna rundka i będziemy mogli się wypychać, nie? O, teraz już można. O kurde, o kurde, o kurde. O, padłem! Ajajajajaj. A myślałem, że będę trzeci. A może trzeci będę? Weźcie się, wywalcie. Dobrze. Trzeci jestem, kozak. Gwiazdeczka. No, u mnie ta matura tak... zobaczymy. O, to też jest kozak, to też jest kozak. Ja od razu mówię, jest porada na to, bo Lendo sobie układał. Tu dwójka, trójka, siódka, to... lecisz, jedynka, dwójka, trójka i sprawdzasz, gdzie to jest. Patrz. Robisz tak, jedynka od razu dirt, nie? Lecisz tutaj, bo widziałem, lecisz złoto, lecisz netherrack, lecisz sandstone, lecisz stonika, lecisz od razu to, lecisz to, to. Jesteśmy pierwsi, proszę bardzo. Lecisz po prostu po kolei, jak leci. Patrzysz i kładziesz, nie, że o, pierwszy to to, drugi to to, tylko po prostu tak jak widzisz. Jak widzisz coś, widzisz to miejsce, to od razu klikasz, tam gdzie jest. Najlepiej tak. Tak jak reszta będzie wyszło, to najprostsze mi wyszło. No, jak mam w ogóle jakiegoś. Fajnie. Okej, okay. Ja myślę, że to chyba jeszcze jest ostatnia rundka, bo patrzę, że już do 10 minut się zbliżamy. Dive. Okej, okay, dobra, to jest też takie fajne. Jak ktoś oglądał wcześniejszy odcinek, to widział. Dlatego ja mówię, u mnie to Minecraft nie na tyle, nie polega na tyle, żeby pokazać się skillem, że kurde, jaki ja dobry jestem, to. Tylko, no, mam nadzieję, że jakoś tam pogadankowo, w taki sposób, właśnie wiecie.
bardziej rozrywkowy, jakiś taki edukacyjny, no może to jest złe słowo, ale po prostu taki content, wiecie, taki pogadankowy, co by tutaj być takim człowiekiem na ludzi, a nie tam, wiecie, grać kurde tylko w Minecrafta, tylko się na tym skupiać i tak dalej. Ja po prostu mam ochotę gdzieś tam być takim sobą w pewien sposób, na tyle ile potrafię gdzieś tam na publiczne wyjścia. Chociaż wiadomo, ja nie jestem jakiś nie wiadomo jak rozpoznawalny, tak jak kiedyś, gdzie potrafiłem, powiedzmy, no być takim youtuberem gdzieś tam, że wszedłem na serwer, to jednak ludzie mnie poznawali. No dzisiaj to już jest, nie ma tego. Przynajmniej nie w takim stopniu. No praktycznie wcale w sumie. No, gdzieś tam na Wertezie poznają, ale to bardziej, że po prostu mam rangę youtuber. Nie wiem, czy pamiętacie czasy Jasience o trzeci, pierwszy. Dobra, kolejna muzyczka. Ej, Twinkle Twinkle Star. To też spoko. O, i parkour, to chyba będzie już ostatni? No, ostatni, dobra. Więc trzymajcie kciuki. Miejmy nadzieję, że mi wyjdzie parkurek. Dobra. Dobra. Jak dobrze pójdzie, no to będzie git. O, Twinkle Twinkle Star. Więc świąt... Ja pierdzielę. A myślałem, że będę pierwszy. Taki świąteczny klimat już leciutki. Dobra, spieprzyłem po prostu, a byłbym pierwszy. Jestem pewien, żeby był pierwszy, to jestem trzeci. W każdym razie, no, chyba w topce gdzieś tam zostaniemy, mam nadzieję, przynajmniej taką. A wy, jak chcecie zostać w topce, to oczywiście subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Jeszcze tutaj się z wami pożegnam, zobaczymy nasz wynik ostateczny. Drugi jestem, więc dawajcie, nie wiem, na dobry powrót, 40 łapek w górę na koniec filmu. Jeżeli dotrwałeś, napisz chlebak przez samocha albo przez cecha, jak chcesz. I trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! I piąteczko dla was. O, siema! Łapeczkę zostaw, kurde. Łapeczkę.